Dają nam Castle, dają nam Wiedźmina. No jak tu nie polubić Playmobil? WTF, WTF, WTF! Cześć! Witam Was, moje fany, w kolejnym odcinku na moim kanale. Nowy numer magazynu Playmobil Novel More. Już w kioskach. Jest to numer 1 na 2021 i kosztuje 15 zł, ponieważ no to jest taka quasi-licencja, można by rzec. Dostajemy w niej Bruce'a Bennetta, nie mylić z Bruce'em Bannerem, no bo zdecydowanie daleko do siebie, natomiast jedno jest pewne. Mamy tu klimat castle, mamy tu klimat zamkowy, klimat, którego w normalnych klockach nie dostajemy. No a prawda, tutaj sobie Playmobil świetnie radzi w tym temacie, dając nam kolejny magazyn z kolejną figurką kaslową. Jeżeli chodzi oczywiście o magazyn, dostajemy tutaj trochę łamigłówek, trochę komiksów, komiks z tej charakterystycznej ich stylistyce, która osobiście mi się akurat podoba, jest mocno widać, czuć, że jest zabawkowa, jest również zapowiedź, informacja o tym, że inny numer aktualnie jest w sprzedaży, taki zwykły, jego również mogliście nie tylko na moim kanale zobaczyć, ale i zapewne w kioskach, a ta informacja jest dla wszystkich tych, którzy jeszcze tego magazynu nie posiadają. Chyba naprawdę warto, bo tam no, było dość dużo tych gadżetów fajnie załączonych. Mam również grę planszową dla tych, którzy lubią sobie pograć. Mamy plakat, gdzie na jednym mamy, no w sumie miałem powiedzieć, na jednym rysunek, a na drugim prezentację zdjęciową zestawów. A tu proszę, obydwa to są zdjęcia wyjątkowo. Nie mamy tutaj rysunku, a i prezentacja zestawu jest taka, wiecie, on tutaj jest tak w tle. No można by rzec coś nowego, aczkolwiek podobała mi się stara forma, więc liczę, że też jednak wróci w przyszłym numerze. Tutaj mamy dalej kontynuację, oczywiście drugą część komiksu z pierwszej części magazynu. Mamy również informacje, jakie zestawy aktualnie mamy w sprzedaży, czyli po prostu prezentacje innych zestawów, które tu dostajemy. Kto wie, może się na jakieś kurcze skuszę, bo naprawdę klimat zamkowy to jest coś, co ja lubię, a niestety inni nam raczej tych klimatów nie dostarczają, jeżeli chodzi o dostawcę klocków. Mamy również jakieś inne gry, mamy również wasze prace. Niestety brakuje tutaj konkursu w tym numerze, ale nie brakuje zapowiedzi przyszłego, ponieważ to oczywiście nie koniec i mnie to cieszy. Trzymam kciuki, by magazyn utrzymał się jak najdłużej. Will Win Water. Will Win Water. Will Win Water. To jest ktoś, kto w przyszłym numerze nas tutaj, prawda, swoją obecnością u gości. Na końcu mamy kartę jeszcze z charakterystyką postaci. No właśnie, to będzie karta, tu też była karta z Dariem, tam będzie jeszcze karta z Geoffreyem. Tego faktycznie przegapiłem, że wam tą kartę pokazać. No i tu prezentacja postaci. Przejdźmy jednak do samego Bruce'a. Jak mówiłem we wstępie, no trochę Wiedźmin, bo spójrzcie, co on nosi, co on nosi. Dwa miecze, ale nie tylko musi nosić je w ręce, może je również nosić na swych plecach, ponieważ ma tu takie ustrojstwo zrobione w ten sposób, gdzie te miecze może sobie no właśnie wsadzić i nosić. Dodatkowo to jest tak ciekawie zrobione, że na przykład możemy tutaj je wyżej wypozycjonować i prezentuje się naprawdę fajnie. Już z tyłu widać, że to groźny, być może nawet Wiedźmin ktoś się nabierze, no bo oczywiście prawdziwy Wiedźmin to nie jest. Podobają mi się te rysunki, te grafiki. Tutaj jakieś koła zębate, tu wszystko, patrzcie jak to jest wszystko, te paski tutaj ładnie zaciśnione na nim. Na gaciach również pasek, takie gacie troszkę jak getry wyglądają w tym kolorze. Fajne jest też to, że te na rękach to nie są nakładki, a oryginalne klocki, oryginalne łapy, tak jakby w sensie, wiecie, tutaj tego nie zdejmiemy, bo czasem bywa tak, że dostajemy jakieś nakładki na te łapy, które łatwo zdjąć, łatwo odpaść, które po prostu też zresztą wyglądają na nakładki. Tutaj mamy autentyczne łapy i dokładnie to samo dzieje się z nogami. To nie są takie buty. To się, są buty, ale one są, wiecie, na stałe, także tutaj tego nie zdejmiemy. Z czym ja osobiście miałem trochę problem, to z tym elementem. Wcześniej jak otwarłem sobie to opakowanie, mówię, co? Po co to jest? Mówię, jak to tutaj przytwierdzić? Okazuje się, że po prostu musimy tutaj taki sprytny sposób sobie zahaczyć. Ma on również hełm i ma on również głowę oczywiście. Tutaj z tyłu faktycznie brakuje krzesła na szyję, no ale normalnie robi to hełm. Tak on wygląda w pozycji bocznej. Jeżeli chodzi o ten element, no to my go tutaj zdjąć jakby nie możemy z tego poziomu. Pewnie musielibyśmy oderwać całą głowę i wtedy on by nam szedł, jednak tego robić nie będę. Nie będę tak drastyczny. Ta pelerna oczywiście rozumie, że tak działa, że u góry miał być metal, no idzie od w połowie, natomiast średnio mi się ten element podoba. Nie wiem, czy osobiście nie wolałbym, by go tutaj po prostu nie było, aczkolwiek może po prostu kwestia tego, że pierwszy raz w życiu widzę taki element i pewnie po jakimś czasie już się przyzwyczaję i będzie ok. Sam hełm również jest fajny, jest w sensie, bo patrzcie, jak on ładnie głowę osłania, chociaż faktycznie tu szyję słabo, tu jednak kurczę musisz uważać, Bruce, by ci ktoś tak od tyłu nie zasiupał mieczem, bo tu faktycznie pośpieszyłem się w momencie osłania, nie osłania, ale te nity tutaj porobione, te wszystkie elementy naprawdę prezentują się ok. No i ma on jeszcze tarczę tutaj w ten sposób robione, oczywiście to nie jest żadna naklejka, nic w tym guście. Pamiętajcie, Playmobil się w takie rzeczy nie bawi, raczej, przynajmniej ja się jeszcze z tym nie spotkałem,
prawda, wyprowadźcie mnie z błędu, jeżeli w takowym jestem. No i tak się prezentuje jeszcze tarczka i cała postać. Naprawdę tą detalowością mi się po prostu podoba. Mówię, te łapy, tutaj nawet palce, to wszystko tak jest. Naprawdę jest to super, a że od nikogo innego praktycznie nie dostajemy tematu Castle, no to jakiś mamy wybór? No żaden, a że przy okazji to jest fajne, no to chyba nie ma się nad tym zastanawiać, moi drodzy. 15 zł do kiosków i naprawdę warto. Jeżeli nie posiadacie żadnych Playmobil, to może właśnie ten figur was do tego zachęci, do tego przekona i w ogóle może, bo naprawdę zachęcicie się do Playmobil, bo naprawdę to nie są złe rzeczy, moi drodzy. Dzięki, że byliście dzisiaj. Zostawcie subskrypcję, by nie przegapić przyszłych filmów, czy to Playmobil, czy innych. Do zobaczenia wkrótce. Bye!